Cześć, dzień dobry, witam bardzo gorąco w kolejnym filmie. Jesteśmy w mojej kuchni i tak, będziemy gotować i jeść. To będzie foodbook. Ale zanim wystartujemy, upewnijcie się, czy subskrybujecie nasz kanał, bo coś mi się wydaje, że chyba niekoniecznie. No, więc wy szybciutko nadrabiacie zaległości. Ja tutaj nalewam sobie wodę i możemy zaczynać. Jak powszechnie wiadomo, zaczynamy od śniadania. Zazwyczaj moje śniadanie było takie mega szybkie w biegu, dalej takie jest, ale zazwyczaj zjadałam, podjadałam to, czego nie zjadły dzieci. No takie życie matki, co zrobić? Ale ostatnio przez mój zabieg na zęby nie mogłam gryźć, nie mogłam jeść, więc byłam głównie na płynach, to odkryłam koktajle. Wkręciłam się w koktajle, więc od jakichś no, 2 tygodni mniej więcej na śniadanie piję koktajl. No i w ogóle te blendery z serii Blend & Go to jest w ogóle hit, to jest moje odkrycie. Do pojemnika, który później jest naszym bidonem, kubkiem, wrzucam tak naprawdę to, co mam pod ręką. Najczęściej teraz o tej porze roku wybieram truskawki, wiadomo, nasze polskie, pyszne. Do tego banan. Płatki owsiane, żeby było tak bardziej syto. No i koniecznie mleko roślinne, bo ja innego to tak, wiecie, nie lubię. Nie to, że tam laktoza i tak dalej, no to też, ale w ogóle nie jestem fanką mleka. I biorę taki bidon z koktajlem w drogę i jak odwożę wszystkie dzieci, to wtedy kończę moje śniadanie. Drugie śniadanie już jest bardziej konkretne. Tutaj na przykład może pojawić się sałatka. A co się w niej znajduje? Jest cieciora. Bardzo lubię cieciorkę. Kupuję taką gotową w szkle. Tak jest zdecydowanie bardziej ekologicznie, ale ona też ma trochę lepszy smak niż taka z puszki, nie oszukujmy się. A słoik mogę wykorzystać ponownie, więc to jest dobre rozwiązanie. Do tego jest rukola, kiełki, pomidor, jeden cały i 4 plasterki fety. Biorę 4 łyżki cieciorki, wszystko następnie później łączę, do tego odrobina oliwy z oliwek. Ja jestem totalną minimalistką, jeżeli chodzi o przyprawy. Jakoś tak nie, wiecie, nie potrzebuję mieć dużo przypraw, nie lubię. Jeżeli wybieram dobrej jakości produkty, to jest dobry nasz polski pomidor, właśnie ta cieciorka, która smakuje lepiej. Feta grecka, prawdziwa, która ma specjalną konsystencję, wiecie, nie rozpada się, nie jest taką ciapą. No i też jest tak naturalnie fajnie słona, więc ja tutaj dorzucam tylko odrobinę oliwy i już. I proszę bardzo, przechodzimy do obiadu, a tutaj pojawia się kaszotto z warzywami. I tutaj uwaga, kolejne moje odkrycie. Kasza gryczana niepalona. Ja jakoś tak nigdy do końca nie byłam fanką kaszy gryczanej i nigdy nie wiedziałam, o co chodzi z tą kaszą, dlaczego ja jej nie lubię tak do końca. Znaczy, lubię, no zjem, ale no bez przesady, wybierałam zawsze inne kasze, jęczmienną, pęczak, bulgur. Aż do momentu, kiedy odkryłam kaszę gryczaną niepaloną. To jest moje odkrycie, moje dzieci też polubiły te kasze, więc ostatnimi czasy jem namiętnie. Na śniadanie, jako gryczanka, właśnie taka kasza niepalona jest fajna. Właśnie, jak widziałam w przepisach kiedyś gryczankę, mówię, kurczę, jak taką kaszę gryczaną na śniadanie zjeść, o co chodzi? No, już teraz wiem, widzicie, człowiek uczy się całe życie, że w tym przepisie na pewno była kasza gryczana niepalona. No właśnie, teraz mogę zjeść taką gryczankę na śniadanie, a na obiad, no właśnie, tutaj wszystko powstaje tak jak risotto. Zaczynamy od podsmażenia warzyw. Ja wybrałam szparagi. Je t'ai croisé.
kostki ekologiczne też są naprawdę bardzo spoko. Ja znalazłam takie warzywne, które mają naprawdę bardzo dobry skład i w ogóle luz. Jeżeli ktoś lubi rzeczy bardzo słone albo... Znaczy bardzo słone, no takie bardziej słone, to może spokojnie, myślę, wrzucić samą. Ja też później dodałam jeszcze trochę soli i później jeszcze na to idzie parmezan, który naturalnie jest sam w sobie słony, więc ja z tą solą wolę uważać i lepiej na początku dać mniej niż za dużo. Można oczywiście tutaj też dodać jakieś zioła, też jeżeli chodzi o przyprawy, pełna dowolność. No i co więcej, jak już to wszystko tak jakby dochodzi, jak już ta kasza jest miękka, to dorzucam bób, bo został mi bób z wczoraj, niedojedzony z kolacji. No i dorzucam też cieciorę. Jak już otwieram ten słoik z cieciorką, to staram się go zużyć mniej więcej w przeciągu 2-3 dni maksymalnie, więc też jeszcze taka garść cieciory tam ląduje. Do tego wszystkiego oczywiście parmezan, risotto, cacciotto, to musi być dużo parmezanu. Można też zaszaleć, dodać trochę masła. No i to wszystko jest takie kremowe, te smaki połączone, no w ogóle rewelacja. A na zakończenie pięknego kulinarnego dnia oczywiście kolacja. I ostatnimi czasy namiętnie sama robię spring rollsy. Nie wiem, czy spring rollsy to jest nazwa, która dotyczy się tylko tych smażonych, czy tych surowych też, nie wiem, tutaj trzeba by zapytać znawcę kuchni orientalnej, ale trzymajmy się tego, że to są rollsy z papieru ryżowego. No i uwaga, bardzo cenna wskazówka, są dwa rodzaje papieru ryżowego. Właśnie jeden jest dedykowany do tych smażonych, a drugi do takich naturalnych, surowych. Mi uwagę zwrócił na to pan w sklepie z orientalną żywnością. Ale myślę, że też na opisie tego papieru powinna być informacja, więc sprawdzajcie. No ja lubię te naturalne, niesmażone, surowe, to jest po prostu coś pysznego. No właśnie, ale co ląduje w takim moim rollsie? Jest tofu. I tutaj moje kolejne odkrycie, to jest foodbook, w którym są moje kulinarne odkrycia i dzielę się nimi z Wami, rzecz jasna. Otóż lubiłam tofu, ale nie byłam jakąś wielką fanką, wiecie, mogłoby być, ale no tak jakbym jadła jakąś gąbkę bardzo często, wiecie, taki kawałek czegoś nieokreślonego, nieprzyprawionego bardzo często i to też nawet w restauracjach, ale zdradzę Wam patent na tofu i on jest naprawdę spoczko. Otóż tak naprawdę wystarczy tofu opruszyć mąką. Ja robiłam raz z orkiszową, teraz dorzuciłam krupczatkę. I tak naprawdę za każdym razem wyszły spoko i z tą mąką, więc myślę, że wystarczy ta mąka, którą macie pod ręką. No i jak przesmażymy to tofu opruszone mąką, to ono się robi chrupiące. A jak jeszcze pod koniec smażenia podlejemy to sosem sojowym, to tofu ma smak i robi się naprawdę pyszne. Oczywiście można by też do tego tofu dodać ziarna sezamu, też byłoby pyszne. No i w ogóle właśnie ostatnio smażę to tofu w takich grubych też plastrach na kanapki, no spoczko. No dobra, ale wracając do naszych rollsów, tam będzie tofu, będzie rukola, będą kiełki, będzie papryka i ogórek taki surowy. No i co? Wrzucamy nasz papier ryżowy do ciepłej letniej wody, wystarczy odrobinka tej wody i wystarczy dosłownie kilkanaście sekund. Kiedy papier jest już miękki, przekładamy go na talerz i tak naprawdę robimy klasycznego, zwykłego naleśnika. Ładujemy wszystko do środka, zawijamy i już. Żeby nie było już takie spring rollsy tylko na kolację, że tak biednie, to do tego wjeżdżają krewety. Jeżeli jesteście pożeraczami boczku, to gwarantuję Wam, że to będzie Wasz ulubiony przepis na krewetki. Co więcej, jeżeli Wasz facet jest mięsożerny, a nie do końca lubi owoce morza, to też gwarantuję Wam, że ten przepis pokocha. Otóż
Wszystko jest naprawdę turbo proste. Mamy krewetkę, taką, no najlepiej jakby to była świeża krewetka, nie mrożona, ale jeżeli mamy już taką krewetkę mrożoną, znaczy inaczej, najlepiej gdyby to była krewetka świeża, nie gotowana, tylko szara, a jeżeli zamrożona, no to też gdyby to była ta szara, niepodgotowana, no bo one mają zupełnie inny smak, nie oszukujmy się. Więc jeżeli mamy już krewetkę, to uwaga, co robimy? To jest turbo proste. Owijamy plasterek boczku dookoła tej krewetki. To powinno się trzymać. Jeżeli się nie trzyma, można wbić w wykałaczkę i wrzucamy to dosłownie na kilkanaście minut do piekarnika, do momentu, aż nasze krewetki się zarumienią, boczek zrobi się chrupiący, tłuszcz się wytopi. Można te krewetki też zrobić na patelni, ale myślę, że z piekarnika są troszkę lepsze. No ale ja nie jem boczku, więc stwierdziłam, że zrobię pierwszy raz taką wersję testową warzywną. I wcześniej zamarynowałam, tak chwilkę wcześniej, kilka plastrów cukinii, wrzuciłam do oliwy z oliwek, do tego zioła, które miałam pod ręką, odrobina soli. Analogicznie do tego boczku owinęłam krewetki, też upiekłam, no i wyszły genialne. Razem z tymi rollsami, naprawdę, ach. No jakiś taki bardzo smakowity ten foodbook, przynajmniej mi się podoba. Takie są ostatnimi czasy moje smakowe preferencje. Mam nadzieję, że Wy też znajdziecie, weźmiecie coś dla siebie z tych przepisów. A jeżeli tak się stanie, to koniecznie dajcie znać, napiszcie w komentarzach. I jeżeli macie swoje fajne przepisy, to oczywiście wrzucajcie je na dole, wymieniajmy się smakami, przepisami. Niech to wszystko żyje. No właśnie, a żeby jeszcze żyło, to dajcie kciuki w górę. No i raz jeszcze słup, no. Znaczy nie to, że raz jeszcze, można dać tylko raz, ale jeżeli nie daliście, no to uczyńcie to, będzie mi bardzo, bardzo miło. Smacznego i do zobaczenia.